Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak episkopat zareagował na arenę młodych arcybiskupa Grzegorza Rysia i jak tenże na to odpowiedział. Zapraszam. Ksiądz biskup Piotr Greger, przewodniczący Komisji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski, w odpowiedzi na liczne zapytania o arenę młodych wydał wyjaśnienie pro memoria, a więc dla przypomnienia. Czytamy w nim na przykład: nie można sakramentu pokuty i pojednania traktować zamiennie z aktem pokuty, ponieważ nie wolno łączyć sakramentu pokuty z mszą świętą, tak aby odbywała się tylko jedna czynność liturgiczna. Jest tam również napisane: modlitwa powszechna, zwana kolektą, w swej istocie jest modlitwą wyrażającą charakter celebracji, dlatego nie może być zastępowana innymi modlitwami. Biskup Greger podkreśla również, że liturgii Słowa Bożego nie można ograniczyć tylko do odczytania samej Ewangelii. Cytując Konstytucję o liturgii II Soboru Watykańskiego, pisze biskup, że nowości należy wprowadzać tylko wtedy, gdy tego wymaga prawdziwe i niewątpliwe dobro Kościoła. W przypadku, gdy z powodu jakiejś celebracji wiele osób jest zgorszonych, pomimo że nawet jakaś grupa odniosła pożytek ewangelizacyjny, trudno mówić o niewątpliwym dobru Kościoła, pisze dalej biskup Greger. Kapłan winien pamiętać, że jest sługą świętej liturgii i że nie wolno mu na własną rękę w celebracji mszy świętej niczego dodawać, opuszczać ani zmieniać. Zostaje tam zacytowany również papież Franciszek, który właśnie w Traditionis Custodes mówi o tym, że podobnie jak Benedykt XVI, ja również ubolewam nad faktem, że w wielu miejscach odprawiano liturgię nie stosując się do wskazań nowego mszału, które rozumiano wyłącznie jako przyzwolenie na kreatywność liturgiczną, a nawet jako wymaganie takowej. To często prowadziło do trudnych do zniesienia deformacji liturgii. Mamy więc tutaj do czynienia z wyjaśnieniem pro memoria, a więc przypominającym. Wyjaśnieniem, że kapłan nie powinien nic zmieniać, chyba że wymaga tego ewidentne dobro Kościoła. Tutaj zauważa biskup Greger, skoro tak wiele osób jest zgorszonych, nie można mówić więc o tym ewidentnym dobru Kościoła. A więc co? Jaka jest ta reakcja episkopatu i co ona nam mówi? Warto porównać tą reakcję episkopatu z reakcją papieża Franciszka na mszę trydencką. Jak to porównanie wypada? Z jednej strony msza święta trydencka zostaje praktycznie zakazana. To znaczy, ci, którzy do tej pory mieli pozwolenie, żeby ją odprawiać, muszą poprosić po raz kolejny. Musi to wszystko zostać poddane weryfikacji. Takie wspólnoty, które odprawiały mszę świętą trydencką, muszą poddać się wizytacji i ma zostać ocenione, czy faktycznie ich pożyteczność z punktu widzenia Kościoła jest ewidentna, czy nie ma tam do czynienia z jakimś wykrzywieniem. Tutaj należałoby to postawić w cudzysłowie. A więc mamy stanowczą reakcję na mszę świętą trydencką. Zostaje ona uznana przez najwyższą hierarchię Kościoła jako coś niebezpiecznego, jako coś, co może spowodować, że ludzie, przynajmniej po części, będą wracali do nauczania przedsoborowego. Jako coś, co może do Kościoła wprowadzić jakiś niepożądany element. Myślę, że nie da się tego inaczej zinterpretować. To znaczy, Traditionis Custodes trzeba zinterpretować jako działanie, stanowcze działanie przeciwko czemuś, co może, zdaniem hierarchii Kościoła, prowadzić do jakichś błędów przeciwko wierze, do jakiegoś niewłaściwego rozwoju Kościoła. Zdecydowane działania, jakie są opisane w Traditionis Custodes, moim zdaniem nie pozwalają na to, żeby twierdzić teraz, że nie, to tylko taka właśnie regulacja, tylko chodzi o to, żeby to lepiej zorganizować. No nie, to są bardzo konkretne ograniczenia. Odsyłam do mojego materiału Traditionis Custodes, czyli banowanie tradycjonalistów wchodzi na nowy poziom. To są bardzo konkretne ograniczenia. Kościoły parafialne nie mogą przyjmować mszy świętej trydenckiej. Wszyscy muszą się poddać, wszystkie takie duszpasterstwa muszą się poddać wizytacji. Nowe nie mają powstawać. To są bardzo stanowcze działania przeciwko mszy świętej trydenckiej, która najwyraźniej w oczach hierarchii Kościoła jest pewnym zagrożeniem.
Jak reaguje natomiast episkopat na to, co widzieliśmy w trakcie Areny Młodych? Tutaj też poszczegóły odsyłam do mojego materiału Kapłani Nowej Wiary. Tam mamy do czynienia z taką absolutnie swobodną w cudzysłowie liturgią, czyli zupełnie współczesna muzyka, techno, tańce, fale. I później nagle wychodzi arcybiskup Ryś i mówi: jesteśmy wszyscy na mszy świętej, zaczynamy od prefacji, bo już wszystkie elementy mszy świętej wcześniej były. Jak na to reaguje episkopat? Episkopat przypomina, pro memoria, więc to jest tylko i wyłącznie przypomnienie, że no, nie wolno traktować reform tych soborowych i posoborowych jako takiej niczym nieograniczonej zachęty do swobody liturgicznej. Trzeba to robić roztropnie, trzeba to robić w ten sposób, żeby to było ewidentnie z pożytkiem dla wiernych. I zdaniem tutaj Komisji Episkopatu nie było to w tym przypadku ewidentnie z pożytkiem dla wiernych, no bo najwyraźniej wiele osób to zgorszyło. Czy widzimy różnicę w tych reakcjach? Myślę, że jest ona oczywista. Z jednej strony stanowczo konkretne działania ograniczające mszę świętą trydencką, z drugiej strony przypomnienie, że nie należy tak szybko iść w tą stronę ze strony episkopatu i wydaje się, że raczej dlatego, że ludzie byli oburzeni, niż dlatego, że jest to złe. Zwracam na to uwagę. Także pada tam to wyjaśnienie, że wtedy trzeba wprowadzać nowości, kiedy jest to z ewidentnym pożytkiem dla wiernych, natomiast tutaj wyjaśnia biskup Gregor, nie można o takim pożytku mówić. Dlatego jest to zbyt szybko. Jest to dwa kroki do przodu, trzeba było zrobić tylko jeden. Moim zdaniem taka interpretacja sama się nasuwa i trudno mi to interpretować inaczej. Jak takie ostrzeżenie, czy taki komunikat, taki listek figowy. Na zasadzie episkopat w obliczu tego, że wielu wiernych jest skoczonych, mówi, przypomina, no tak, nie należy w ten sposób postępować. Arcybiskupie, nie należy w ten sposób postępować, mówi episkopat. I tyle. Żadnych konsekwencji, żadnego faktycznie ostrzeżenia, upomnienia. To jest tylko taka informacja. Ksiądz arcybiskup poszedł o jeden krok za daleko. To było jednak troszeczkę za dużo, ale moim zdaniem ewidentnie ten list, to wyjaśnienie pokazuje, że poszedłeś w dobrym kierunku, ale troszeczkę za daleko, troszeczkę wolniej, księże arcybiskupie. Moim zdaniem to jest sygnał, który episkopat wysyła. Arcybiskup Grzegorz Ryś odpowiedział na to wyjaśnienie pismem z 17 września. I cóż ksiądz arcybiskup tam pisze? Szczerze przepraszam wszystkich, którzy poczuli się zgorszeni lub choćby zaniepokojeni formą celebracji Eucharystii sprawowanej przeze mnie na Stadionie Orła w Łodzi w dniu 13 września. Uznaję, iż podczas tej celebracji nie dochowałem wszystkich norm i kanonów z nią związanych. Czy arcybiskup wyrazi skruchę z tego powodu? Powodem jego postępowania, jak pisze, nie było ani lekceważenie czy kwestionowanie przepisów liturgicznych, lecz rozeznanie, poprzedzone także długą modlitwą i konsultacjami, zarówno co do charakteru samego wydarzenia, jak i co do duchowych potrzeb, wrażliwości i pobożności biorących w nim udział młodych ludzi. Zaznaczył również, że wydarzenie to miało charakter wyjątkowy i jednorazowy. Natomiast na co dzień arcybiskup z pełnym przekonaniem wiary jest posłuszny normom i przepisom liturgicznym w myśl zasady lex orandi, lex credendi. Tego też uczę, jak ufam wiernych powierzonego mi Kościoła, tak wyjaśnia arcybiskup. Mówi on dalej, ufam także, że chociaż niektóre z norm liturgicznych nie zostały dochowane co do litery, to jednak nie zostały naruszone co do sensu i co do ducha. Aha. Przepisy, niektóre zostały naruszone co do litery, ale nie co do ducha, według arcybiskupa. Leci, niech nie ginie, leci fala! Dawaj, 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 leci jeszcze po środku, ona tam ginie, ale dobra, jest są! Dalej komentuje on również to wydarzenie. Widziałem setki, a nawet tysiące młodych ludzi, którzy z uwagą słuchali Bożego Słowa i nim poruszeni poważyli się na decyzję nawrócenia i podejścia do sakramentu pojednania i pokuty, a następnie nie tylko z wielką radością, lecz także pobożnością, wręcz pietyzmem przystąpili do Komunii Świętej, wskazał hierarcha. A wszelkie zarzuty o rzekomą profanację czy brak szacunku wobec Eucharystii uważam za dalece niesprawiedliwe i bezpodstawne. A więc odpowiedź arcybiskupa zaczyna się wprawdzie od słów szczerze przepraszam. Ale czy arcybiskup naprawdę przeprasza, czy arcybiskup naprawdę żałuje czegoś, co zrobił? Moim zdaniem żalu w tej odpowiedzi w ogóle nie widać.
On przeprasza, jak sam mówi, tych, którzy poczuli się zgorszeni lub choćby zaniepokojeni formą celebracji. A więc zwracam na to uwagę. Przeprosiny, przepraszam Cię za to, że poczułeś się tak i tak. To są przeprosiny, które tak naprawdę nie są przeprosinami. To są przeprosiny, które sugerują, ja nic złego nie zrobiłem, a Ty się poczułeś. To jest przekaz. To jest rzecz, którą bardzo często ogólnie ludzie robią. Bardzo łatwa, bardzo taka przyjemna w cudzysłowie pokusa, jak ktoś, kogoś w jakiś sposób uraziliśmy, no to łatwo jest powiedzieć przepraszam, jeśli poczułeś się w ten i w ten sposób. Tutaj nawet nie pada jeśli. Szczerze przepraszam wszystkich tych, którzy poczuli się zgorszeni. Przepraszam Cię, jeśli poczułeś się zgorszony. Ja nic złego nie zrobiłem, ale przykro mi, że ze względu na Twoją słabość poczułeś się tym zgorszony. Ze względu na Twoje ograniczenia poczułeś się tym zgorszony. Tutaj to nie jest dosłownie powiedziane, ale gdy człowiek takie rzeczy mówi, no to przeważnie takie rzeczy ma na myśli. To znaczy, gdy mówimy, przepraszam, że poczułeś się tak i tak, to sugeruje, że ja nie uważam się za winnego. Uważam tylko, że ten człowiek z jakiegoś powodu, ze względu na swoją słabość albo po prostu ze względu na jakieś nieporozumienie, w najlepszym wypadku ze względu na nieporozumienie, odebrał moje zachowanie w sposób negatywny. Moim zdaniem to jest najbardziej pozytywna interpretacja, jaką można tutaj przypisać, jaką można wyczytać z tego tekstu. Przynajmniej najbardziej pozytywna jest taka, że przepraszam tych, którzy ze względu na niezrozumienie tematu, na pewne nieporozumienie uważają, że zrobiłem coś niewłaściwego. Ale arcybiskup moim zdaniem ewidentnie pokazuje tym tekstem, że nie uważa, jakoby zrobił coś niewłaściwego. Sam episkopat mówi, tylko przypominamy, że tak i tak i tak. Arcybiskup odpowiada, ja tak zasadniczo zawsze właśnie wszystko zgodnie z przepisami, ale tutaj właśnie uważam zgodnie ze słowami Soboru Watykańskiego II, że faktycznie realna potrzeba duszpasterska tego właśnie wymagała. Arcybiskup podkreśla, że to było przemodlone, to było konsultowane, że to była właśnie taka dojrzała i dobra decyzja, która doprowadziła wielu młodych ludzi do pojednania z Panem Bogiem. Wprawdzie uznaję, że podczas celebracji nie dochowałem wszystkich norm i kanonów, ale nie było to lekceważenie i było to po tym właśnie, po modlitwie, po rozważeniu potrzeb i wrażliwości. Wszystkie normy, nawet jeśli nie były zachowane co do litery, to były zachowane co do ducha. Aha. Czyli przepisy liturgiczne obowiązują tylko co do ducha najwyraźniej. Jeśli ksiądz albo biskup w modlitwie rozważył i uznał, że coś jest dla potrzeby wiernych i że w ten i w ten sposób przepisy zostaną spełnione co do ducha, to znaczy można robić co się chce najwyraźniej. Moim zdaniem z odpowiedzi arcybiskupa wynika bardzo wyraźnie, że uważa on, że postąpił słusznie. Moim zdaniem z tego przypomnienia episkopatu wynika bardzo wyraźnie, że oni w sumie uważają, że arcybiskup postąpił słusznie, tylko trochę za daleko wybiegł do przodu. Przypominają wprawdzie, jakie są przepisy, no ale mówią, że no właśnie jeśli jest to uzasadnione potrzebą, realną potrzebą duszpasterską i dobrem Kościoła, no to wtedy można coś zmieniać, wprowadzać jakieś nowości. Tutaj ludzie byli zgorszeni, czyli pewnie zrobiłeś to trochę za szybko, za daleko, no ale co do zasady, nie ma tutaj żadnych poważnych konsekwencji, nie ma tutaj żadnego ostrzeżenia, nie ma tutaj żadnego ani ostrzeżenia, ani oskarżenia, ani zwrócenia się do jakiejś wyższej instancji. Przypominamy, że zasadniczo to trzeba robić w ten i w ten sposób. Arcybiskup na to odpowiada, zgadza się, ja zawsze zasadniczo robię właśnie w ten i w ten sposób i w ogóle to kocham i poważam liturgię, ale tutaj właśnie po rozważeniu uznaliśmy, że trzeba przepisy zachować co do ducha, a nie do litery i widziałem, jakie to wspaniałe przyniosło owoce, jak to ci młodzi ludzie byli tym zbudowani i do sakramentów przystąpili. Jakie były owoce tego wydarzenia, to myślę, że jest temat na zupełnie inną rozmowę. Natomiast krótko warto się jednak do tego odnieść, co arcybiskup mówi. A więc Pan Bóg pisze prosto na krzywych liniach, a więc może być i tam, gdzie dzieje się wiele złego, Pan Bóg dokona, udzieli jakiejś łaski, dokona czegoś dobrego, także nie wykluczam, że zadziały się tam jakieś pojedyncze dobre rzeczy, na zasadzie Pan Bóg udzielił jakiemuś człowiekowi jakiejś łaski. Natomiast naszym obowiązkiem jest zadbać o to, żeby to, co robimy, było całościowo spójne z naszą wiarą, aby
szczególnie działalność liturgiczna, aby ona prezentowała naszą wiarę, prowadziła ludzi do wiary, prowadziła ludzi do sakramentów, prowadziła ludzi do zrozumienia tego, czym Pan nasz Jezus Chrystus nas obdarzył. Tutaj najświętszą ofiarą, bo z tym mamy tutaj do czynienia, no, co do zasady. To już było tak zdeformowane, że trudno rozpoznać jeszcze w tym najświętszą ofiarę. Nigdzie tam też to słowo nie pada, ale jeśli konsekracja była tam ważna, no to mamy tam do czynienia z najświętszą ofiarą. Czy wszystkie te wydarzenia pomogą im zrozumieć, że mamy tutaj do czynienia z ofiarą Pana naszego Jezusa Chrystusa, że pod postaciami jest prawdziwie obecny Pan nasz Jezus Chrystus, jest Bóg obecny, że wobec Boga trzeba okazać przede wszystkim szacunek. To jest kluczowe. Kluczowy element wychowania katolickiego, kluczowy element naszej relacji wobec Pana Boga to jest to, żeby adorować. Pierwszy cel modlitwy to jest adoracja, uwielbienie Pana Boga. Czy to było widać w trakcie tej areny młodych? Moim zdaniem na tym pierwszym poziomie, na poziomie adoracji, pierwszy cel modlitwy według każdej katolickiej teologii moralnej, według każdej katolickiej dogmatyki, pierwszy cel wszelkiej modlitwy to jest adoracja, uwielbienie. Czy tam było widać uwielbienie Pana Boga? Czy ta ceremonia jako całość skłaniała ludzi do tego, żeby Pana Boga uwielbiać, żeby Jemu okazać cześć, przede wszystkim obecnemu w Najświętszym Sakramencie, bo po to jest Najświętsza Ofiara, aby ponowić w sposób bezkrwawy tą ofiarę, aby stworzyć tą nową sakramentalną obecność Pana Jezusa, po to, aby On przyszedł do nas w Najświętszym Sakramencie i po to, żeby Jemu oddać cześć. Jeśli jakaś liturgia nie wyraża czci wobec Najświętszego Sakramentu, to mija się ze swoim pierwszym celem. I dlatego uważam, że należy ją określić jako demoralizującą, bowiem nie realizuje swojego pierwszego, zasadniczego, fundamentalnego celu oddania czci Panu Bogu tutaj obecnemu w Najświętszym Sakramencie. A więc oczywiście, że trzeba młodych ludzi do Pana Boga prowadzić. Oczywiście, że trzeba ich zachęcać, żeby przychodzili do Pana Boga. Ale nie w ten sposób, że z najświętszych rzeczy robi się dyskotekę. Nie w ten sposób. To nie tylko jest nieskuteczne, bo katolicka dyskoteka zawsze będzie mniej dyskotekowa niż świecka dyskoteka, ale również demoralizujące, dlatego że wciągamy te najświętsze rzeczy, tutaj Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, wciągamy w rzeczy zupełnie światowe i w ten sposób nie uczymy tych młodych ludzi oddawać cześć wobec Najświętszego Sakramentu. Tam w ogóle było mnóstwo braku czci w całej tej ceremonii. Słynne nazwanie biskupa ziomkiem od słowa. Najświętszy sakrament traktowany właśnie prawie, że jak taki poświęcony chleb. Dyskoteka, która nagle zamienia się w mszę świętą. Przede wszystkim brak szacunku wobec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest w Najświętszym Sakramencie. Nie przez przypadek, gdyby do Soboru Watykańskiego II ktoś w ten sposób odprawił mszę świętą, od razu byłby podejrzany o herezję i bez wątpienia takiego kapłana, biskupa od razu spotkałaby suspensa, zakaz odprawiania mszy świętej i udzielania sakramentów. To nie dlatego, że ci ludzie kiedyś w Kościele byli ograniczeni i jeszcze nie doszli do tego, jak Pana Boga czcić należy i byli tylko uwięzieni w jakichś swoich wąskich przekonaniach, tylko dlatego, że oni rozumieli, pomimo tego, że w Kościele jest wiele rytów, że msza święta przede wszystkim musi tą cześć wobec Pana Boga wyrazić. Jeśli tego kluczowego, pierwszego elementu nie wyrazi, to ten drugi aspekt, czyli tego, że Bóg jest blisko nas, że On wychodzi do nas, on nie zostanie wystarczająco zrozumiany. Bo żeby zrozumieć, jak wielką rzeczą jest, że Bóg do mnie przychodzi, trzeba najpierw zrozumieć, jak wielki On jest. Jak bardzo On jest inny jednak od nas. Jak bardzo On jest wielkim wobec nas autorytetem. Żeby bez zrozumienia tego, to przyjście Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie nie zostanie odpowiednio ułożone. I podstawą naszej relacji wobec Pana Boga, tej najbliższej, intymnej, miłosnej relacji wobec Pana Boga jest zrozumienie tego, jak bardzo On jest od nas odległy, jak bardzo On jest wielki i dopiero wtedy jesteśmy w stanie zrozumieć, jak bardzo On się zniża, przychodząc do nas tak blisko. I teraz zostawienie tylko tego, że Bóg właśnie z nami tutaj cały czas i pięknie my się bawimy i chwalimy Pana Boga biegiem, tańcem, i różnymi innymi rzeczami, czy w ten sposób zapoznanie tego elementu, zapomnienie o tym elemencie oddania Panu Bogu czci,
To jest głęboko demoralizujące. To nie uczy człowieka właściwej relacji wobec Pana Boga, a więc nie wykluczam, że Pan Bóg udzielił jakiś łask w trakcie tego wydarzenia. Natomiast jeśli, to tylko dlatego, że Pan Bóg potrafi pisać prosto na krzywych liniach. Natomiast jako całość to wydarzenie jest gorszące, skandaliczne i demoralizujące. To znaczy wyrabiające w uczestnikach fałszywe pojęcie o Panu Bogu, fałszywe pojęcie o naszej relacji wobec Pana Boga, nie uwzględniające naszego szacunku wobec Pana Boga, adoracji, które jesteśmy Mu winni, przede wszystkim winni, nie uwzględniające podstawowego pierwszego celu wszelkiej modlitwy, wszelkiej akcji liturgicznej, czyli uwielbienia Pana Boga. Jako takie jest to godne potępienia, jest to godne ukarania i tak episkopat powinien postąpić. A skoro nie postąpił w ten sposób, skoro msza trydencka jest zakazywana, wspólnoty ją celebrujące są prześladowane, wszystkie muszą poddać się wizytacji, w parafiach mszy trydenckich odprawiać nie można. Tutaj mamy do czynienia ze zdecydowanym działaniem, a tego typu akcje na stadionie spotykają się tylko z przypomnieniem, sugerującym raczej, że no, księża, arcybiskupie, nie tak szybko, trochę wolniej. To pokazuje, moim zdaniem, bardzo wyraźnie, jaki kierunek teologiczny mamy teraz w Kościele, dlatego odważam się jeszcze raz powtórzyć moje słowa, że ta akcja liturgiczna na stadionie była wyrazem nowej wiary. To nie jest wyraz katolickiej wiary. To jest wyraz nowej, modernistycznej wiary. To wydarzenie dokładnie pasuje do tego, jak wierzyli moderniści. Odsyłam tutaj do mojego materiału właśnie kapłani nowej wiary. To wydarzenie nijak nie pasuje do katolickiej wiary, do katolickiej teologii mszy świętej, świetnie pasuje do modernistycznej wizji wiary. I to spotyka się tylko z takim lekkim przypomnieniem episkopatu, że no nie tak szybko, trzeba to tak bardziej roztropnie robić, a to, co naprawdę wyraża katolicką wiarę, czyli msza święta trydencka, jest postrzegana przez hierarchię jako zagrożenie. Dlatego odważam się twierdzić tutaj, że obecna katolicka hierarchia boi się tego, co kształtuje katolicką wiarę, a promuje tak naprawdę to, co kształtuje wiarę modernistyczną. Nie chcę zostawiać moich widzów z taką negatywną wizją Kościoła i świata, więc pamiętajmy przy tym wszystkim, że bramy piekielne Kościoła nie przemogą. My dbajmy o naszą osobistą relację z Panem Bogiem. My dajmy świadectwo naszej wiary poprzez uczestnictwo we mszy świętej, która faktycznie naszą wiarę wyraża, we mszy świętej trydenckiej. Dbajmy o to, aby nasze serce zachować czystym. Nie lękajmy się, nie bójmy się. Trwajmy na modlitwie. Szukajmy nieustannie zjednoczenia z Panem naszym Jezusem Chrystusem. To jest najważniejsze. A ci, którzy naszej wierze szkodzą, oni już sami za to przed Panem Bogiem odpowiedzą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.